Pani marszałek, Wysoka Izbo. W związku z tym proszę teraz już o umożliwienie następnemu posłowi. Obowiązująca od 1 stycznia tak zwana duża nowelizacja ustawy o podatku VAT miała ograniczyć nadużycia i uszczelnić jego pobór, jeśli chodzi o materiały i usługi budowlane. Według jej założeń podwykonawcy wystawiają odbiorcom, którzy są podatnikami VAT, fakturę bez podatku, który jest rozliczany dopiero przez nabywców towaru. Podwykonawcy tym samym nie płacą VAT-u, natomiast kupują towary, w których cenę jest wliczony. Z uwagi na to, że nie wykazują podatku należnego, nie mogą więc odliczyć, nie mogą go więc odliczyć. Firmy, które chciałyby odzyskać VAT, muszą wykazywać nadpłatę i zgłosić się do Urzędu Skarbowego o zwrot, a proces ten trwa aż 3 miesiące, około 3 miesięcy. Doprowadzono do sytuacji kuriozalnej, w której dla polskiego przedsiębiorcy dużo prostszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest robienie zakupów za granicą i ściąganie go do naszego kraju, niż kupywanie u rodzimego producenta. Jest to nagminne, obserwuję to osobiście na południu Polski. Już teraz wiadomo, że Skarb Państwa blokuje firmom budowlanym aż 8,5 miliarda złotych rocznie. Panie ministrze, w jaki sposób rząd będzie przeciwdziałać zaistniałemu problemowi i kiedy rząd podejmie odpowiednie działania, wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom? Kiedy wreszcie obniżycie stawkę VAT-u? Zapewnialiście podczas kampanii wyborczej, że będziecie wspierać przedsiębiorców, a teraz jest odwrotnie. To właśnie wy podwyższyliście VAT. Proszę o pisemną odpowiedź.